po melodii prezentuje Mama Lama. Ta Dorotka, ta Malusia, ta Malusia tańcowała. Ta Malusia, ta Malusia. Pozwól rozwijać się wyobraźni twojego dziecka. Tylko dobra muzyka w aplikacji po melodii. Pobierz i wypróbuj za darmo. No nie, teraz nie możemy robić tego, dlatego że ty musisz iść spać. To jest czas dla mamy i taty i dzieci muszą nauczyć się to szanować. My mamy rytuał tańczenia codziennie. Wszystkie moje dzieci, wszystkie, całe dwójka. Wszystkie. Dobra rutyna nie jest zła. Dzisiaj rozmawiamy o rutynie w naszym życiu i to zarówno jeśli chodzi o w życiu naszych dzieci, to jak wprowadzamy rutynę w skali dnia, jakie mamy po kolei elementy, ale też o rutynie w takim znaczeniu takich rodzinnych tradycjach, które dobre są, które organizują w pewien sposób życie rodzinne i w pewien sposób sprawiają, że życie tej rodziny jest charakterystyczne i które polecamy. I Ola, powiedz nam coś o tym. Powiedz nam coś o tym, o tych wszystkich rzeczach. O tym wszystkim nam powiedz. Okej, może zaczniemy od tego, jakie mamy jakby rytuały w kontekście tygodnia, albo zwykłych po prostu szarych dni. U nas nie ma niczego szałowego jeszcze. Moje dzieci są małe, więc nie ma czegoś takiego, że mamy jeszcze movie day, bo jeszcze nie mamy. Nie mamy jakiegoś tam, nie wiem co, idziemy do zoo zawsze, co tydzień, albo cokolwiek, bo jeszcze one są za małe. Ale wydaje mi się, że ważna jest ta codzienna rutyna, która wprowadza taki porządek i ład, począwszy od tej porannej rutyny, że na przykład my zawsze rano jemy razem śniadanie. Jemy razem śniadanie, rozmawiamy, siedzimy razem przy stole. Łukasz, mój mąż, jeszcze się z nimi czasami troszeczkę pobawi. Ja zdążę wziąć prysznic i zrobić coś. I to jest fajne rozpoczęcie dnia, dlatego że zaczynamy ten dzień razem. Ja od razu powiem, że u nas jest tak samo i nawet to nie jest tak, że sobie postanowiłam od początku, że tak będzie, tylko że w pewnym momencie musiałam to wprowadzić dla zdrowia psychicznego mojego i moich dzieci. Odkryłam w pewnym momencie życia, że moje dzieci potrzebują bycia w domu, takiego trochę na luzie i zabawy z nami, zanim pójdą w świat, w sensie zanim rozpocznie się dzień. Tak jest na przykład z Antkiem, który chodzi teraz do przedszkola, że my potrzebujemy takiego śniadania razem, trochę odbiegamy od stołu, jak już skończymy, bawimy się piraci, turururu, albo kiedy oni wstają wcześniej, jeszcze jest bardzo wcześnie na śniadanie, to jeszcze układamy jakieś puzzle, coś budujemy i dopiero wtedy, dobra, idziemy robić śniadanie. Bo ten czas wtedy, on trochę tak jakby ustawia dziecięcą psychikę na cały dzień. I powiedziałabym, że czasami jest to nawet ważniejsze niż zjedzenie śniadania. Bo ja mam czasami taki hype na to, że musimy zjeść śniadanie, bo przecież dzieci będą głodne. Ale jakby możemy zjeść to śniadanie trochę później niż od razu po wstaniu. Ale ważne jest dla nich to, żeby spędzić trochę czasu razem. A ja bym tu była bardzo ostrożna. W sensie zgadzam się, bo też sama taką kolejność stosuję. Natomiast bardzo muszę uważać, ile minut się bawimy, bo bardzo często jest tak, że moi faceci są głodni. I jak przegapię ten moment, w którym już śniadanie powinno być gotowe, bo się bawiłam i powiedziałam... I nagle... I teraz powiedziałam, muszę przygotować śniadanie, zamiast chodźcie zjeść śniadanie, które przygotowałam magicznie wcześniej bo sama. Bo wstałam o 5. Dokładnie tak. Albo wczoraj wieczorem. To jest bardzo ciężko je przygotować i jest bardzo ciężko, więc to trzeba wyważyć w zależności od tego, jak głodne są dzieci i jakiej płci są prawdopodobnie. Później, jeśli chodzi o taką codzienność, dla mnie na przykład bardzo ważne było, szczególnie na początku, żeby wiedzieć i uzmysłowić sobie, jaka godzina, co oznacza dla mojego dziecka. Więc jeżeli na przykład ja sobie wymyślę, idziemy może na spacer, a już jest 10:30, a ono powinno iść na drzemkę 5 minut temu, no to jest dramat, nie? Ale to jest obvious, jakby my same to wyczuwamy, że to jest godzina drzemki, to jest godzina czegoś tam. Tylko ja miałam takie przemyślenie, że na początku byłam bardzo tym zniewolona. No nie, teraz nie możemy robić tego, dlatego że ty musisz iść spać. I co jest prawdą do pewnego stopnia, ale później nauczyłam się jakby też właśnie żonglować ich potrzebami i zaspokajaniem tych potrzeb w kontekście tego, co chcemy zrobić w ogóle razem. Nie, więc na przykład chciałabym wyjść do kawiarni z nimi, żeby oni się mogli pobawić, a ja mogłabym wypić kawę, więc co, nie mogę pójść, bo oni będą mieli dżemkę i nie będą mogli zasnąć i coś. I w końcu stwierdziłam, że dobra. Więc u nas tak na przykład jest, jeśli chodzi o niedzielę i o kościół. My pochodzimy do kościoła na 10:30 i tak jest zawsze.
zawsze. Mm. I to jest dokładnie drzemka mojego dziecka. Więc ja musiałabym chyba zrezygnować z kościoła, żeby przestrzegać tej rutyny. I żeby się jej trzymać kurczowo. Więc oczywiście tego nie zrobiłam. I tym sposobem niedziela ma inny... Swoje prawo. Tak, ma inny właśnie plan niż każdy inny dzień. Mało tego, w niedzielę śpi mój starszy syn. Chociaż w żaden inny dzień nie śpi. Nie wiem dlaczego. Ale zrobiła się taka rutyna tym sposobem, dokładnie, że w drodze z kościoła ja muszę im jeszcze dać jakiś snack, bo wiem, że oni zasną w drodze, więc później przenosimy ich i to jest, uwaga, na bardzo specyficzne, bo to jest jedyny dzień, w którym oni dają się przenieść. Moje dzieci są nieprzenoszalne, w sensie niektórzy usypiają dzieci w samochodzie i potem przekładają je do łóżeczek. A ja nie mogę tego zrobić, bo moje dzieci jak usną w samochodzie, to nie da się ich przyłożyć. A wtedy się da. Może to też jest to, że krótka podróż, więc są w bardzo tym pierwszej fazie snu takiej mocnej. W każdym razie da się ich przełożyć i śpią czasem na przykład do jeszcze drugiej i my czekamy na nich z obiadem, jesteśmy głodni, chcemy, żeby się obudzili, bo chcemy razem zjeść obiad. W każdym razie niedziela w związku z tym jest inna, ale jest też swoim rytuałem, który jest bardzo fajny, bo też wiemy, czego można się spodziewać. U nas jeszcze jest druga kwestia rytuałów naszych jako moja i mojego męża. Czyli my nagrywamy wideokasty i mamy zawsze poniedziałek lub piątek ustawioną moją siostrę, która przychodzi opiekować się moimi dziećmi i my wtedy mamy taki rytuał tego, że my mamy osobne coś i robimy coś razem. Więc to też jest rytuał rodzinny, ale bez dzieci. Ja jeszcze tego nie wprowadziłam, bo my, ponieważ pracujemy razem z mężem i robimy to jakby 2-4 na dobę, jakby przeplatając między życiem i w ogóle, co ma plusy i minusy, to w ogóle można by o tym gadać godzinę. My nie mamy takiego czasu, że tylko teraz rozmawiamy, ale bardzo chcę coś takiego wprowadzić, jak taki mamy i taty czas, gdzie w tym momencie, czy się zamkniemy w pokoju, czy się nie zamkniemy, to jest już jakby inna sprawa. Moje dzieci są po prostu za małe, żeby tak totalnie stracić je z oczu, ale to jest czas dla mamy i taty i dzieci muszą nauczyć się to szanować. Więc planuję coś takiego, ale jeszcze troszeczkę. Kolejną jakąś tam totalnie codzienną rzeczą jest oczywiście kąpiel i ostatnio dzieci kąpią się z moim mężem w kąpielówkach, który wchodzi z nimi do dużej wanny i robią sztorm i coś i to jest jakby punkt dnia, na który oni bardzo czekają. Michał po prostu cały się trzęsie, już nie może wytrzymać, że wejdzie. Unika też już bardzo bardzo to lubi. Później oczywiście ta rutyna wieczorna się jakby ona jest poukładana. Później myjemy ząbki albo jeszcze jemy kolację. Lalala. Później Łukasz, ja biorę Michała, Łukasz bierze Eunikę, czyta z nią książkę zawsze. I później ją odkłada i ona idzie spać, więc to jest fajne też zamykanie dnia razem. Ja właśnie zawsze myłam dzieci, w sensie, bo to nie jest takie oczywiste, szczególnie jak dziecko jest malutkie, że nie trzeba go kąpać codziennie. Ja na przykład z tych względów rytualnych mówię o tym noworodkowym czasie, kiedy teoretycznie nawet chciałoby się nie kąpać tego dziecka, bo coś tam ma się, no, coś tam, coś swoja tam? Bariera, no taka bariera ochronna, no nie, którą skóra wytwarza, to nawet chciałoby się jej nie zmywać, ale to tak dobrze działa jako rytuał. W sensie wszystkie moje dzieci, wszystkie, całe dwójka, wszystkie, jakby inaczej szły spać, po prostu. Zasypiały lepiej po kąpieli. Jeszcze takich dniowych dorzuciłabym, bo to jest jeszcze dla mnie ważne, że my czytamy książeczki tak jak wy i śpiewamy kołysankę. I na przykład to jest na tyle ważne dla mojego syna, że jak ja nie zaśpiewam kołysanki, to on się mnie pyta, a kołysanka? Przepraszam. Bardzo pana przepraszam. Moje przeprosiny. My mamy rytuał tańczenia codziennie. My mamy tak mniej więcej 3 bloki taneczno-śpiewacze i my robimy to codziennie. Czasami leci po melodii, czasami leci Frozen zapętlona 30 razy, a czasami po prostu jakaś nasza muza, której my słuchamy i wtedy z naszymi dziećmi tańczymy w różnych konfiguracjach. Ja z tym, ja z tamtym, wszyscy osobno, jesteśmy na klapie. To jest, uwielbiam. I jeszcze uwaga, moja ulubiona, tarzanie się po łóżku w pościelach. To jest moje ulubione. To jest jedna z lepszych rzeczy w rodzicielstwie w ogóle, moim zdaniem. Jest przyjemne. Natomiast ja jeszcze a propos tańczenia, to jest okresami. W zimę tańczymy, jak jest wakacja, to nie, bo oni wtedy wybiegają po prostu. Ale w domu, jak nie ma co robić w domu i już jest szybko ciemno, to tańczymy codziennie. Ale on our way to work. Czyli, że jak jedziemy do pracy i do przedszkola. I ona jest długa niestety ta droga, dlatego muszę coś wymyślać. To właśnie śpiewamy sobie piosenki. I właśnie to jest taki rytuał, można powiedzieć, codziennie.
Co puszczasz u sobie w samochodzie? Po Melody. Nie zaskoczę. Więc przechodzimy teraz do takich tradycji, takich, co się dzieją rzadziej, ale są fajne i ważne. Ale regularnie. Ja mam tylko chyba jedno takie, że teraz, mianowicie Movie Day. I to pozwoliło mi troszkę też znaleźć sposób na ograniczenie ekranów. Bo wtedy mamy ten jeden dzień, gdzie naprawdę oglądamy i oglądamy wszyscy. Oglądamy po angielsku, oglądamy z popcornem, więc to jest takie wydarzenie. I to się wydarza z reguły w sobotę, czasem w niedzielę, ale raczej w sobotę. No i mamy movie day. Kolejny rytuał jest taki, że w sobotę ja wychodzę na próbę muzyczną akurat i mój mąż ma sam na sam parę godzin z dziećmi. To jest bardzo fajny rytuał. Warto przyzwyczaić swojego męża, że takie rzeczy będą się działy i to regularnie, bo to nie jest nic dziwnego, jak mąż zostaje sam z dziećmi i dasz radę. Niektórzy tego nie wiedzą, więc to może być dość odkrywcze. Takie jakby tradycje, rytuały, które ja bym chciała wprowadzić, to są właśnie takie bardziej artystyczne rzeczy, o których my rozmawialiśmy z moim mężem. I na przykład wymyśliliśmy sobie, że na przykład przed Wielkanocą na przykład, albo w jakimś tam punkcie w roku będziemy, jak będziemy mieli już ku temu ścianę i okazję, malować mural. Czyli będziemy malować jakby jakiś obrazek z naszymi dziećmi na ścianie, który będzie, wiecie, długi czas. Taki z premedytacją, nie taki, że się tam wykleimy wszystko i będzie słabo i będziemy się męczyć przez cały rok, ale coś, jak już moje dzieci dorosną, będziemy coś razem tworzyć takiego plastycznego. Kolejną rzeczą jest na przykład robienie swojego własnego adwentowego kalendarza przed, świętami. I tutaj śmieszna historia, że to są rzeczy, my mamy małe dzieci i mamy koleżankę, mamy wspólną koleżankę, która kiedy jej dziecko było w wieku 3 lat, ona postanowiła zrobić już ten pierwszy kalendarz adwentowy. Jedno 3, drugie tam 1 roczek. No i zrobiła. I nastarała się tak nieprawdopodobnie i zrobiła go tak pięknie i to dziecko miało totalnie wylane. W sensie totalnie. Bo było za małe. I ona codziennie sama otwierała i no i miała taki za wcześnie. Falstar. No właśnie, ale ja mówię o kalendarzu też takim, który nie jest czekoladkami, tylko jest zadaniami rodzinnymi. No to ona podobnie, w sensie nie rodzinne, tylko różne zadania też, ale... No właśnie, ale to o dużo jest opcji. O tym ludzie w ogóle nie wiedzą. Kalendarz adwentowy to jest to coś w biedrze i otwierasz, jesz czekoladkę. Ale kalendarz adwentowy to może być właśnie taki trochę właśnie taki hunt, tak, scavenger hunt. Czyli taki jakby lista zadań i takie, że otwieramy karteczka, idź gdzieś, zrób coś. Oczywiście to jest czasochłonne i pracochłonne, ale to się opłaca. Ja jeszcze tego nie robiłam, więc ja tak mówię z opowieści innych i bardzo jakby nie mogę się doczekać, aż to zrobię. I jeszcze jedną taką tradycją rodzinną, którą też podpatrzyłam od kogoś i chciałabym też wprowadzić, to jest jakby taki wpis noworoczny, za co jako rodzina jesteśmy wdzięczni w zeszłym roku. I robimy takie podsumowanie, że na przykład Tosia, Antosia, lala, w tym roku nauczyła się chodzić i to, i tamto, albo urodził się ktoś tam. Jesteśmy wdzięczni za to, że wydarzyło się to w tamtym, a i to w tym. I jakby robimy takie podsumowanie, gdzie jesteśmy wdzięczni jako rodzina za coś. Mogą się dzieci wypowiadać, mogą się, my to oczywiście ogarniamy, jakieś zdjęcia, coś. To jest coś bardzo fajnego, co bym chciała robić. Coś, co ja jeszcze myślę i nie wprowadziłam tego jeszcze, ale to już myślę bardzo niedługo, na pograniczu rytuałów i organizacji domu, to jest taki Sunday basket. I ten Sunday basket polega na tym, że jak dzieci nie sprzątają i coś zostaje przed pójściem spać na podłodze albo w miejscu, w którym nie powinno być, to ja to wrzucam do tego koszyka. I tak przez cały tydzień wrzucam te rzeczy i oni przez ten tydzień nie mogą się tym bawić, no bo niestety zostawili to, nie wróciło na swoje miejsce. Ale w niedzielę po południu wysypujemy wszystko, odkładamy na miejsce i mamy nowy start. Wow. Więc to chciałabym wprowadzić, ale jeszcze chcę poczekać, aż młodszy będzie troszeczkę starszy, żeby to bardziej zczaił. Bo Antek by już zczaił, ale nie chcę tylko na nim się wyżywać. Mam jeszcze jedną rodzinną tradycję, na której zależy tak naprawdę mi i mojemu mężowi, bo jesteśmy dość tacy psikusini w swoim charakterze i bardzo bym chciała zacząć robić te jakby zdjęcia. One są w Ameryce popularne, że o, jest Christmas i jakby zdjęcie wysyłamy, Merry Christmas, coś tam, ale my byśmy chcieli to robić tak dość, tak wiecie, także jakby wysyłać nieprawdziwe informacje, jakby zdjęcie naszej rodziny i jakby dużo się przy tym bawić, ustawiając to zdjęcie, ale na przykład wiesz, na przykład jakbyśmy mieli jakiegoś czarnoskórego przyjaciela, to na przykład wstawić go do tego zdjęcia i powiedzieć, że w tym roku zaadoptowaliśmy kogoś tam. I robić takie właśnie psikusy i rozsyłać to ludziom, którzy nas znają, a niektórzy pomyślą, że o,
naprawdę? I do pełnoletniego? Więc jakby, ale nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy to robić. No to może no, ja robiłam to przez długi czas, w sensie chyba przez 2 albo 3 lata, tylko że teraz już ostatnio zrobiłam, w sensie, bo to robiłam 2 razy do roku, nie? A potem nie zrobiłam raz, potem drugi i już to... I ostatnim moim rytuałem to już jest mój wewnętrzny rytuał. W sensie robiłam bez czarnoskórego przyjaciela, żeby było jasne. Ja chciałam dopowiedzieć jednak. Tak, żeby właśnie były jakieś takie elementy psikusu. Ale co chciałam powiedzieć, rytuał, który ja robię, albo bardziej zmuszam się, żeby robić, ale też bardzo dużo radości mi to sprawia, to to, żeby robić albumy. Jeżeli, i to szczególnie na przykład na roczek, że jest, mój Michał będzie kończył rok, jakby zebrać do kupy i wydrukować te zdjęcia, wkleić i mieć z tego go roku. Z tego roku. No to ja robię tak samo, tylko że z ostatniego też nie zrobiłam. A. Ale mam już 3 czy 4. Tak? No to już, bo ja mam to taki, że pierwszy rok małżeństwa, drugi rok małżeństwa. Co się wydarzyło w każdym roku małżeństwa? Zaraz ci pokażę. To jest bardzo fajne. Fajne, fajne. Bardzo fajne. Dajcie nam znać, jakie wy macie tradycje, rytuały, przyzwyczajenia, które u was się sprawdzają i są fajne. I oprócz tego, jeżeli chcecie wspierać nasz kanał, to możecie go zasubskrybować, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I możecie polubiać i poszerować i obczaić nas na Insta. Bye.